Miałem niebywałe szczęście studiować w seminarium w Krakowie. To było ponad 30 lat temu, ale zapamiętałem taką krakowską wspaniałą tradycję. W czasie Bożego Narodzenia ludzie wędrowali od kościoła do kościoła, żeby podziwiać szopki w kościele. I te krakowskie, i te urządzane w różny tradycyjny sposób w konkretnej parafii. Pamiętam, kiedy wracaliśmy ze świąt, my klerycy, ze swoich domów, biegliśmy do wszystkich niemal kościołów w Krakowie i wracając dzieliliśmy się wrażeniami, która szopka i dlaczego nam się najbardziej podobała. Jednym podobały się ozdoby, innym to, że było tam mnóstwo ciekawych aranżacji, mnóstwo postaci. I pamiętam taką jedną rozmowę, kiedy zachwycaliśmy się różnymi szczegółami szopki, kiedy któryś z naszych kolegów zadał nam pytanie, a Jezus jak wyglądał? A widzieliście Jezusa? I musieliśmy się przyznać, że bardzo często nie zwróciliśmy uwagi na to, co w tej szopce jest najważniejsze. I myślę, że to jest trochę coś z naszego życia. Niektórzy nawet mówią, że czasem życie jest jak szopka, że w szopce jest tak mnóstwo osób, postaci, zwierząt, rzeczy, ozdób, że grozi nam coś takiego, że się rozpraszamy. Właśnie jedni się rozpraszają, bo bardziej zwrócili uwagę na anioły, inni na pasterzy i gubimy to, co jest najważniejsze. I kiedy w tym przygotowaniu do Epifanii mówimy sobie o problemie rozeznawania, to właśnie sztuka rozeznawania polega na tym, żeby w tym świecie pełnym pilnych rzeczy, pełnych spraw do załatwienia, osób, relacji, ozdóbek, przyjemności, umieć rozeznać, co jest tak naprawdę istotą tego wszystkiego. Co jest tak naprawdę sensem mojego życia? Bo można w życiu stracić energię na wiele pilnych rzeczy i zgubić te ważne. Tak jak czasem w szopce. Można zwrócić uwagę na wiele szczegółów i tak naprawdę nie zauważyć Jezusa. Dlatego to podstawowe pytanie Jezusa do uczniów w dzisiejszej Ewangelii. Czego szukacie? To jest może zasadnicze i podstawowe pytanie w całym tym procesie rozeznawania. Tak naprawdę czego szukacie w życiu? Tak naprawdę co jest dla was najistotniejsze? Ale nie tylko w teorii, ale w tym, czemu poświęcacie czas, wkładacie mnóstwo energii. Czego szukacie? Czy to, za czym ciągle gonicie, to jest naprawdę to coś najistotniejszego, najważniejszego? I oczywiście to rozeznawanie jest trudne i wtedy, kiedy jak pasterze jesteśmy gdzieś w ciemnościach, na polu pasterzy, gdzie nic nie widać. Co ciekawe, właśnie ci, którzy byli w ciemnościach, nie tylko tych zewnętrznych, ale życiowych, odnajdywali drogę do Jezusa dzięki aniołom, dzięki zwiastowaniu dobrej nowiny. Tak było z Maryją, kiedy nie bardzo wiedziała, o co aniołowi chodzi, jak to będzie z tym poczęciem i narodzeniem. Anioł zwiastował jej, jak to będzie. Kiedy Józef nie mógł rozeznać, o co chodzi z tą Maryją, z tym dzieckiem, które poczyna się z Ducha Świętego, anioł Pański mu podpowiedział. Kiedy pasterze właśnie trwający w mroku nagle zobaczyli anioły i to aniołowie powiedzieli im, zwiastowali im, jak jest napisane, dobrą nowinę. I powiedzmy to sobie od razu. Jest też taka droga rozeznawania. Zwiastowanie anielskie. Zwiastowanie dobrej nowiny. Dokładnie zwiastowanie dobrej nowiny to jest ewangelizacja. To jest przyjęcie Ewangelii. I
Ta droga pasterzy do Betlejem, do Jezusa była krótsza niż mędrców, bo ich droga rozeznawania to było po prostu proste przyjęcie zwiastowania dobrej nowiny, czyli Ewangelii. Po prostu przyjęli, bez dyskusji, bez kłócenia się na argumenty. Poszli, bo aniołowie tak powiedzieli. Ale my się przygotowujemy do objawienia. A trochę inna droga, o wiele dalsza droga, ale na szczęście też prowadząca do Jezusa, to była droga tych trzech mędrców ze wschodu. Pokonali szmat drogi, żeby rozeznać. Próbowali rozeznać tą swoją drogę, czytając mądre książki. I to im sporo ułatwiło zadanie. Patrzyli się w stworzony świat, w kosmos. Byli jakby naukowcami tamtego czasu. I to im też bardzo pomogło. W swoim rozeznawaniu ci mędrcy popełnili tylko raz jedną pomyłkę. Kiedy już byli blisko Betlejem i kiedy myśleli, że szukają tego najważniejszego, który będzie królem, to zaczęli myśleć po swojemu. No i jak sobie pomyśleli po swojemu, że szukają króla, no to gdzie go szukać? Tam, gdzie pełno świecidełek, tam, gdzie jest bogactwo, gdzie jest służba, gdzie jest władza. Więc pierwsze kroki skierowali do Heroda, ale okazało się, że pomylili się, a gwiazda ich prowadziła gdzie indziej. Można rzeczywiście mieć kłopoty z rozeznawaniem w życiu, kiedy człowiek trafi na taki moment, kiedy jest bardzo ciemno. Ale można też mieć kłopot z rozeznawaniem wtedy, kiedy świateł jest za dużo, kiedy informacji jest za dużo. I my dzisiaj chyba żyjemy w takim świecie. Jesteśmy torpedowani masą informacji. Jesteśmy torpedowani różnymi narracjami, że człowiek siada i myśli sobie, no to gdzie jest prawda? No to komu mam uwierzyć? I to prawie w każdej dziedzinie. Nie dlatego, że jest mrok, że jest ciemno, że nie mamy dostępu do informacji, ale tego jest tak dużo i każdy mówi inaczej i każdy udowadnia, że ma rację. Jak tu rozeznawać? No właśnie, trzeba rozeznać, co jest najistotniejsze. Gdzie jest to coś najważniejszego? I czy to byli pasterze, czy mędrcy ze wschodu? Zwróćmy uwagę na jedno, że najważniejszym znakiem i celem ich drogi było spotkanie Mesjasza Pańskiego, ale Mesjasza Pańskiego w bardzo dziwnym znaku, w znaku małego dziecka. Bo i pasterze otrzymali w tym anielskim zwiastowaniu takie polecenie: biegnijcie do Betlejem i tam zobaczycie znak, niemowlę owinięte w pieluszki, położone w żłobie. Bóg jako dziecko. Ci mędrcy, przecież wielcy, mądrzy ludzie, szukali tego, co najważniejsze i dotarli przed oblicze małego dziecka. Zobaczcie, o co Panu Bogu chodzi? Dlaczego to tak wymyślił, że przychodzi do nas na świat jako małe dziecko? Czy nie mógł tego zrobić w taki sposób, żeby przyjść, wejść w ciało, w postać jakiegoś mądrego, dorosłego, pięknego człowieka, od razu nauczać, od razu robić cuda? O co chodzi w tym znaku dziecka? Myślę, że Bogu dużo bardziej niż o jakieś uczucia chodzi o coś więcej. Że w tym znaku dziecka jest dla nas jakiś ważny klucz, ważna informacja od Pana Boga. Tu nie chodzi o to, żeby było tylko miło, rodzinnie, żebyśmy mieli przy okazji świąt trochę takich sentymentalnych obrazków. Bóg się zdecydował przyjść do nas jako małe dziecko, bo chce nam coś ważnego powiedzieć o sobie. I w tym obrazie małego dziecka
jest też nieprawdopodobny klucz, który daje nam Pan Bóg właśnie do rozeznawania, właśnie do poznawania tego, co najważniejsze. Mówi nam w tym małym dziecku coś ważnego, jakąś podaje nam dyspozycję do tego, co jest ważne, żebyśmy rozeznawali. Co chce nam Pan Bóg powiedzieć w tym małym dziecku? Po pierwsze chce powiedzieć, że żeby dobrze rozeznawać, to trzeba trochę być jak ten mały Bóg w żłóbku. Bóg przychodzi do nas jako ktoś bezbronny. Bóg nam nie zagraża. On przychodzi nie po to, żeby wystrzelać grzeszników. On przychodzi jakie małe dziecko, żeby powiedzieć: ja nie chcę was do niczego zmuszać. Chcę, żebyście mnie przyjęli. Chcę wam tylko zaproponować siebie, maleńką miłość. Nie bójcie się mnie. Chcę wam powiedzieć, że nie ma się czego bać Boga. A to jest dla rozeznawania bardzo ważne. Dlatego, że my się czasem boimy rozeznawać po Bożemu. Bronimy się przed Bogiem. I cały czas tak jest w historii. Zobaczcie, dlaczego czasem nam się pokazuje Boga i rzeczy związane z Bogiem, jakby one były zagrożeniem. Czy Bóg komuś zagraża? Czy ten małe dzieciątko w żłobie jest zagrożeniem dla kogoś? Tak, jest zagrożeniem. Jest zagrożeniem dla ludzi pysznych, dla ludzi takich zamkniętych na wszystko. Bóg nam nie zagraża, ale my czasem boimy się przyjąć prawdy Bożej, dlatego że czujemy się zagrożeni, bo jakieś moje ja, bo moje wyobrażenia, bo moje nastawienia są zagrożone. I Bóg w tym dziecku mówi: ja nie jestem dla ciebie żadnym zagrożeniem. Jestem bezbronny. W tym małym dziecku i w całym tym klimacie Bożego Narodzenia widzimy, że Bóg wchodzi w małość, w ciało małego dziecka, w ubóstwo, w ograniczenia. Bóg staje się mały i wchodzi w naszą małość, bo właśnie nie tyle chce nam powiedzieć, że On akceptuje nasze ograniczenia. No już trudno, tacy jesteśmy, tak myślimy, tacy grzeszni jesteśmy. Bóg w to wchodzi, żeby nam powiedzieć: tak jesteś i masz ograniczenia, ale ja chcę wzrastać w tobie. Ja chcę ci dać prawo do czegoś większego niż twoje ograniczenia. Bóg przychodzi jako dziecko, z jakąś bezbronnością i z małością. A podsumowując to wszystko, moglibyśmy powiedzieć: Bóg przychodzi z pokorą, jest pokorny. I tak naprawdę do rozeznawania, kluczem do rozeznawania jest pokora. Pokora jako największa dyspozycja do tego, żeby w życiu rozeznawać. Ale co to jest pokora? To nie jest jakaś nieśmiałość. To nie jest jakieś uciekanie przed ważnymi zadaniami. Święty Tomasz, który jest specjalistą od definicji, po prostu mówił, że pokora to jest bezbronność wobec prawdy. To jest niebronienie się, nie uciekanie przed prawdą. I Tomasz dodaje: zwłaszcza prawdą o sobie. I właśnie to chce nam to małe dzieciątko powiedzieć. Stań się bezbronny w prawdzie o sobie. Bezbronny, czyli powiedz sobie, że nie jesteś Bogiem, że nie znasz się na wszystkim, że nie znasz swojej przyszłości, że może warto zaufać Panu. Nie zasklepiaj się w swojej pysze. Bądź pokorny wobec Boga swojego i Stwórcy. Wiecie, że bardzo wielu świętych, od świętego Bernarda po świętego Ludwika Grignon de Montfort, podkreślało, że najważniejszą cnotą Matki Bożej była jej pokora. Oni mówili: Maryja by zepsuła wszystko, gdyby nie była pokorna. Pewnie znacie takich ludzi, którzy wszystko popsuli, bo zgubili pokorę.
Bo w którymś momencie rzeczywiście byli bardzo mądrzy, ale im się zaczęło wydawać, że już są tak mądrzy, że niczego nie muszą poznawać, nikogo nie muszą słuchać, bo oni już wszystko wiedzą. Oni na wszystkim najlepiej się znają i psują wszystko. Czasem rzeczywiście ktoś świetnie robi niektóre rzeczy, ale jak mu zabraknie pokory, człowiek wierzący może zgubić pokorę. I może mu się zaczynać wydawać, że już tak się zna Panu Bogu, zna, że on najlepiej wierzy, że jego wrażliwość, że jego duchowość jest jedynie najlepsza. I nikt mu nie może powiedzieć, że źle rozeznaje, bo on na Panu Bogu zna się najlepiej. Bóg przychodzi jako małe dziecko, żeby nam powiedzieć o jakimś kluczu do rozeznawania. Tym kluczem jest pokora. Nie bój się Boga, bo Bóg ci nie zagraża. Tak, może zagraża twojej pysze, twojemu przywiązaniu do grzechu, zagraża jakimś twoim złym nawykom, tym, co trzeba zmienić. Ale On to chce zmienić, żeby było lepiej. Bóg wchodzi w naszą małość, w nasze ograniczenia, żeby dać nam prawo do wielkości. Bo właśnie są takie przeszkody w rozeznawaniu, jak nasza pewność siebie. To już nikogo nie słucham. A ta pewność siebie mnie często zamyka, ogranicza. Tylko moje ja jest najważniejsze. I w tym się często gubię. Nie słucham już rad, w tym oczywiście rad Pana Boga. I wreszcie też jakby boję się zaryzykować. Pomyślcie, jakie to dziwne, że Bóg miał swoje lata dziecinne, że przychodzi do nas jako dziecko. Nie dlatego, żeby było miło. Nie dlatego, żeby były klimaciki w Boże Narodzenie. Ale żeby nam pokazać drogę. Drogę do rozeznawania. Tą drogę w Kościele, w duchowości. Bardzo często święci nazywają wprost drogą dziecięstwa Bożego. Takiego słuchania Pana Boga. Powierzenia Mu siebie. Bo kiedy ci mądrzy ludzie przyjdą wreszcie do tego żłóbka ze swoimi darami, pamiętacie, co dali Jezusowi? Mirrę, kadzidło i złoto. Jakby się tak zastanowić, to dali Mu rzeczy w tej chwili jakby najmniej potrzebne. Przecież to dziecko potrzebuje jedzenia. Przecież to dziecko potrzebuje porządnego, ciepłego ubrania, bo leży na sianie gołe. Przecież to dziecko oczywiście potrzebuje pewnie jakichś pieniędzy, ale nie sztabek złota, tylko bardziej dachu nad głową. To z czym oni przyszli, ci trzej królowie? Z darami, które są jakby kompletnie niepotrzebne? Oni przyszli z darami, które są symbolem pewnego aktu prawnego. Te dary oznaczały, ty jesteś Panem. Teraz moja droga wpisuje się w twoją drogę. Teraz ja przekreślam siebie, jak dziecko daję ci się poprowadzić, bo ty mnie poprowadzisz drogą bezpieczną. Co czynić, żeby dobrze rozeznawać? Nasze życie może być jak taka okazała szopka w niejednym kościele. Pełno tam aniołków, pasterzy, zwierzątek, ludzi, zabawek, lalek, krasnoludków. Ale co w tym wszystkim jest najważniejsze? W naszym życiu tak się łatwo rozproszyć na rzeczy mało istotne. A najistotniejsze jest to dzieciątko Jezus, które mi mówi, dopóki się nie staniecie jak dzieci, to będziecie szli złą drogą. To będziecie pewni siebie, udając, że jesteście bogami, szli w stronę ciemności. Popatrzcie na to dzieciątko jeszcze nie jeden raz, w tym okresie Bożego Narodzenia. I pomyślcie, o co Panu Bogu chodzi, że przyjął postać dziecka? Amen.